Witam Państwa. Dzisiejszą prezentacją chciałam nakreślić sposób, w jaki możemy postępować, jeśli jesteśmy konstruktorami ankiet. To znaczy, jak statystyka może być przydatna w tym procesie. Na samym początku opowiem ogólnie o dokonywaniu pomiaru, natomiast później zaproponuję wykorzystanie kilku znanych metod statystycznych stosowanych, by móc pomóc sobie w konstrukcji takich ankiet. Ankieta, jaką zamierzamy budować, to po prostu narzędzie pomiarowe, które wykorzystuje się często do badania na przykład preferencji, samopoczucia, nie wiem, jakości życia, poziomu inteligencji i innych tym podobnych cech, które, no, trzeba przyznać, nie jest łatwo zmierzyć. Natomiast do mierzenia cech łatwo mierzalnych mamy już takie narzędzia, które możemy wykorzystać, na które wszyscy zgadzamy się, że są dobrymi narzędziami do badania tych właśnie cech. I tutaj na przykład, kiedy mierzę wzrost, sprawa jest dość prosta, ponieważ używam do tego pewnego narzędzia. Używam centymetru w postaci taśmy mierniczej. Zgodziliśmy się jako ludzkość, że centymetr jest tym właściwym narzędziem, które może być do takiego pomiaru wykorzystywane. No ale przecież nie zawsze tak było. Nie zawsze było tak łatwo, no bo kiedyś wzrost mierzono w stopach czy też w łokciach, ale ponieważ długość tych części ciała bywa różna u różnych osób i zmienia się w zależności od regionu i epoki historycznej, uznano, że można znaleźć lepszą miarę. No i tą lepszą miarą jest właśnie taśma miernicza. Podobnie masa ciała czy ciśnienie krwi, prędkość samochodu. Takich pomiarów, które uznajemy za dokładne, za rzetelnie wykonane, do których mamy to narzędzie badawcze, jest naprawdę dużo. Część takich pomiarów, takich skal, które używamy do mierzenia, zbudowana jest z kilku innych. Na przykład do badania prędkości wykorzystujemy dwa pomiary, drogę i czas, w jakim ta droga jest pokonywana. Natomiast na bazie tych dwóch pomiarów wyznaczamy prędkość. Innym przykładem może być wskaźnik wagowo-wzrostowy, to znaczy BMI. Do jego wyznaczania wykorzystujemy wzrost i masę ciała. Chociaż w przypadku BMI wciąż tworzone są inne wskaźniki, które mogłyby w lepszym stopniu odzwierciedlić te nasze nadmierne kilogramy. Zatem, kiedy mam zmierzyć taką cechę, która jest trudno mierzalna, czyli nie do końca fizyczna, jak na przykład nasze odczucia, to potrzebuje dobrego narzędzia, ale najważniejsze jest, by udowodnić, że to narzędzie jest dobre, to znaczy rzetelne i trafne, bo w przeciwnym wypadku po prostu nikt nie będzie tego narzędzia używał. Po pierwsze, powinniśmy zdefiniować konstrukt. Konstrukt to jest cel, to jest to, co ankieta ma badać. Czyli na przykład, jeśli chcemy badać inteligencję czy pamięć, to ta ankieta właśnie ten konstrukt ma badać, czyli nie ma w wyniku swojego działania badać jakichś innych cech, ale właśnie te, którymi jesteśmy my zainteresowani. Przy czym, czym lepiej zdefiniujemy to, co ma badać, czyli czym bardziej zawęzimy nasz cel, tym będzie nam łatwiej stworzyć tą naszą miarę, bo nie będzie musiała być trafna i rzetelna w każdych warunkach, ale tylko w tych, do których została zdefiniowana. A więc na przykład chcemy badać inteligencję nie tak w ogóle, ale inteligencję emocjonalną. Albo pamięć nie tak w ogóle, ale pamięć wzrokową mężczyzn. Podobnie było, kiedy budowano te doskonale nam znane narzędzia do mierzenia tych prostych cech. To wróćmy na chwilę do centymetru. Tutaj odległość mierzymy, czyli wzrost. Zgodziliśmy się, że centymetr może być wykorzystywany do badania wzrostu, no ale czy on może być wykorzystywany bardziej generalnie do badania dowolnych odległości? No już pewnie tutaj tej zgodności nie uzyskamy, bo gdybyśmy chcieli mierzyć odległość między jądrami atomów, to takie narzędzie jak ta taśma miernicza, no może nie mieć wystarczającej dokładności, żeby taki pomiar można było rzetelnie przeprowadzić. Budujemy to nasze narzędzie, tą naszą ankietę, zdając sobie sprawę, że ta ankieta, to narzędzie na pewno idealne nigdy nie będzie. To znaczy nie będzie potrafiło dokładnie zmierzyć naszego konstruktu zawsze. Bo po pierwsze,
jeśli mamy do czynienia z cechami trudnomierzalnymi, to nie wiemy, jak szczera jest osoba ankietowana. Czyli nasz pomiar będzie obarczony pewnym błędem. Ciężko jest uzyskać taki zupełnie obiektywny pomiar, gdy mierzymy ludzkie zachowania, bowiem mierzymy takie niefizyczne własności. Co to będzie oznaczało dla nas? No, dla nas będzie to oznaczało, że możemy popełnić błąd. Będziemy popełniać te błędy, ale musimy dążyć do minimalizacji takich błędów. I wtedy, jeśli do tej minimalizacji błędów będziemy dążyć, nasza ankieta będzie trafna i rzetelna. Tak jak powiedziałam, będziemy popełniać błędy, ponieważ mierząc wzrost centymetrem, no też nie ustrzegnę się zupełnie od błędu. I też budując ankietę, tym trudniej będzie mi ustrzec się od popełnienia błędu. Ale musimy dążyć do minimalizacji tych naszych błędów, a więc na początku poznać po prostu ich naturę. Błędy mogą być systematyczne albo niesystematyczne, to znaczy losowe. I tutaj jako przykład posłuży nam waga. No, taka zwykła waga łazienkowa, którą używamy do mierzenia naszej masy ciała. I to narzędzie mogłoby być obarczone błędem systematycznym, gdyby było źle skalibrowane, to znaczy za każdym razem na przykład o 2 kg większą wagę by nam podawało niż jest w rzeczywistości. Albo z drugiej strony mogłaby być rozchwiana, źle skręcona. Także raz podawałaby za dużo, innym razem za mało, jeszcze innym razem wskazywałaby rzeczywistą masę ciała. I wtedy popełniamy błąd, mamy błąd w naszym pomiarze. I ten błąd nie będzie błędem systematycznym, nie będzie zawsze w tym samym kierunku, ale będzie się zmieniał losowo, raz w jedną, raz w drugą stronę. I aby waga była takim dobrym narzędziem badania masy ciała, ten pomiar, który nią wykonujemy, musi być obarczony bardzo małym błędem losowym i jak najmniejszym błędem systematycznym. No i tutaj podobnie będzie z ankietą. Kiedy mówiłam, że chcę, aby ankieta, którą tworzę, była trafna i rzetelna, to oznacza dla mnie, że chcę minimalizować te dwa rodzaje błędu. Systematyczny i losowy. To znaczy, chcę, aby stosując ankietę, trafnie badać to, trafnie, czyli błąd systematyczny chcę zminimalizować, trafnie badać to, do czego została stworzona, ten konstrukt, który ona ma badać, nie przesuwać się w innym kierunku, czyli nie badać trochę czegoś innego, niż zamierzałam badać moją ankietą. I chcę też, aby taka ankieta dokładnie badała to, do czego została zbudowana, no ten konstrukt, czyli aby była tak dobrze skręcona, nie rozchwiana. Chcę mierzyć nią dokładnie, a więc minimalizować ten mój błąd losowy właśnie. Nie chcę, by raz działała dobrze, innym razem dawała zbyt wysoki wynik lub zbyt niski. W kolejnych krokach podam przykłady, kiedy mogę wykorzystać statystykę, by pomóc sobie w sprawdzeniu, jak trafna i jak rzetelna jest ankieta. Rzetelność pomiaru. Badanie rzetelności pomiaru, czy chęć tego, aby pomiar był rzetelny, jest to dążenie do tego, aby był on jak najbardziej dokładny, aby błąd losowy popełniany przy wykorzystaniu danej ankiety był jak najmniejszy. I taką rzetelność pomiaru możemy badać na kilka różnych sposobów, ponieważ po prostu rozumiemy ją na różne sposoby. Rzetelność może być rozumiana jako powtarzalność. Kiedy mierzę się rano i mam 1,70 m, i mierzę się wieczorem, mam 1,70 m, i następnego dnia również, no to mogę powiedzieć, że skoro za każdym razem uzyskuję ten sam wynik, to uzyskuję powtarzalność wyników, co również świadczy na korzyść mojej skali, czyli czyni ją bardziej rzetelną. Zatem, kiedy kilka razy badam tą samą grupę ankietowanych, tym samym narzędziem, tą samą ankietą, to powinnam uzyskać podobny lub nawet ten sam wynik. Należy tutaj zachować jednak dużą ostrożność przy wybieraniu czasu, kiedy takie badanie powtarzamy, ponieważ no, ankietowani po prostu mogą zapamiętać uprzednio zadane pytanie. Ze statystycznego punktu widzenia
powtarzalność dwukrotnych pomiarów możemy badać na przykład testem Wilcoxona albo też testem testudenta dla grup zależnych. Natomiast powtarzalność wielu pomiarów, na przykład ANOVA Friedmana albo ANOVA powtarzanych pomiarów. Innym sposobem jest sprawdzenie wnętrza skali, czyli jej wewnętrznej spójności. By zwiększyć rzetelność pomiaru, skala ankietowa składa się najczęściej z wielu pytań, co ma gwarantować pewniejsze wyniki niż przy zadaniu tylko jednego pytania. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy badać inteligencję, poziom inteligencji. I tutaj oczywiście nie wystarczy tylko zadać jedno pytanie pod tytułem, czy uważa się pan, pani za osobę inteligentną, ale potrzebne jest pewne narzędzie, potrzebna jest ankieta złożona z wielu pytań. Te pytania muszą być odpowiednio dobrane i wzajemnie się uzupełniające. Jednym ze sposobów redukcji błędów, szczególnie tych losowych, jest dbałość o odpowiednią strukturę skali. I by to osiągnąć, zaglądamy do środka skali i przyglądamy się takim kolejnym pytaniom ankietowym. Jeśli skala ma mierzyć na przykład, może tym razem coś innego, na przykład pamięć wzrokową, to każdy z pytań ma mierzyć pamięć wzrokową, a więc odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być podobnie oceniane i osoba o dobrej pamięci wzrokowej powinna uzyskiwać wysokie wartości w poszczególnych pytaniach, a osoba o słabej pamięci wzrokowej niskie wartości. A co za tym idzie, pytania powinny być wzajemnie dodatnio skorelowane. I tu do dyspozycji w programie PQ-STAT mamy Alfę Kronbacha i rzetelność połówkową opartą również na Alfie Kronbacha. Jeśli badamy pamięć wzrokową przy użyciu ankiety złożonej z 10 pytań, to pytania te powinny być dodatnio skorelowane. Możemy zatem wziąć odpowiedzi na pierwsze 5 pytań i odpowiedzi udzielone na kolejne 5 pytań i sprawdzić wzajemną korelację tych dwóch części, tych dwóch połówek. Albo jeszcze lepiej, to znaczy losowo podzielić pytania na dwie części i sprawdzić ich wzajemne skorelowanie, mając na uwadze, że taka korelacja powinna być i powinna być silna. I to właśnie jest zadanie rzetelności połówkowej. Badając spójność przy użyciu Alfy Kronbacha natomiast, sprawdzamy, jak odpowiedzi na każde pojedyncze pytanie są skorelowane z wynikami całej skali, czyli badamy wewnętrzną spójność, jednorodność skali ze zwróceniem uwagi na każde z pytań z osobna, nie tylko w podziale na dwie połowy, jak to było w przypadku rzetelności połówkowej. Badamy wówczas, jak wygląda rzetelność mierzona współczynnikiem Alfa Kronbacha po usunięciu danej pozycji skali. Czy rzetelność ta zwiększa się, czy zmniejsza się? I w ten sposób możemy identyfikować takie pytania w ankiecie, które mogą być zbędne z punktu widzenia badanego zjawiska, no lub wręcz błędne. Innym rodzajem rzetelności jest zgodność rozpoznania. I tutaj na przykład, kiedy mierzę swój wzrost centymetrem i kiedy mierzy mnie ktoś inny tym samym centymetrem, no to dostaniemy ten sam lub bardzo bliski wynik, ponieważ każdy obserwator mierzy dokładnie to samo i tym samym narzędziem, więc wynik będzie podobny. Jeśli budujemy skalę używając ankiety złożonej z kilku pytań, to jest właśnie to narzędzie, tak jakby mój centymetr. I nasza skala ma opisywać dane zjawisko, daną sytuację, więc jeśli ta sama sytuacja jest obserwowana przez różnych obserwatorów, którzy muszą się o niej wypowiedzieć w naszej ankiecie przy pomocy naszego narzędzia, to powinni dać podobne, to znaczy zgodne odpowiedzi, skoro to samo zjawisko obserwują. I to jest właśnie badanie sędziowskiej zgodności, czy też zgodności obserwatorów. W programie mamy do wykorzystania kilka różnego rodzaju statystyk, na przykład współczynnik zgodności ICC, różnego rodzaju współczynniki kappa, czy też Wukendala. Trafność pomiaru. Dbając o trafność naszej ankiety, dbamy o to, by mierzyła ona to, do czego została stworzona, a nie coś innego. Załóżmy, że badamy
dostatek, czyli bogactwo. I wyobraźmy sobie, że miarą dostatku miałaby być liczba posiadanych krów. Dobrze Państwo usłyszeli. Właśnie liczba posiadanych krów. Pewnie w niektórych zakątkach świata mogłaby być to całkiem dobra miara, no bo liczba posiadanych krów rzeczywiście odzwierciedla dostatek. Natomiast w Polsce niekoniecznie. Niekoniecznie w dzisiejszych czasach. Jak taka miara powinna się zachowywać, by powiedzieć, że trafnie odzwierciedla to, co ma odzwierciedlać, a więc dostatek? Czym więcej krów, tym dostatniejsza jest dana osoba oczywiście. Niestety w Polsce ta miara nie bada dostatku, ponieważ całe rzesze ludzi nieposiadających krów uznawane są za bogate. Co zatem mierzymy liczbą krów w Polsce? Czy jest to skala określająca trafnie jakąś inną naszą cechę? No pewnie tak, ale jeśli chcielibyśmy ją uznać za trafną skalę do mierzenia naszego bogactwa, to niestety nie będzie ona trafna. A skoro tak, to ankieta, której pytania trafnie oceniają daną cechę w jednym kraju, może się zupełnie nie sprawdzić w innym kraju, nawet jeśli zostanie wiernie przetłumaczona przez wykwalifikowanych tłumaczy. Po prostu warunki życia w różnych zakątkach świata są inne i to samo pytanie może mieć zupełnie inne znaczenie, może być zupełnie inaczej odbierane. I tutaj również trafność może być rozumiana i sprawdzana na różne sposoby. Opowiem o kilku z nich. Zacznijmy od trafności treściowej. Badając ten rodzaj trafności, mamy za zadanie wykazać, że poszczególne pytania skali powinny być rzeczywiście zadane oraz że nie pominięto jakiegoś ważnego pytania. Czyli powinniśmy wykazać, że te właśnie pytania, które zadajemy, by zbadać na przykład satysfakcję z pracy, są wybrane z większej grupy pytań w sposób kompetentny. To znaczy, że stanowią pewien słuszny podzbiór, reprezentatywny i reprezentujący najlepiej badany konstrukt, cel naszego badania. Trafność treściowa bywa często zaniedbywana, ponieważ wymaga zaangażowania grupy ekspertów z dziedziny, której dotyczy ankieta. I tu również z pomocą idzie statystyka. Badanie trafności treściowej polega tutaj na zebraniu ekspertów. Eksperci ci dostają do oceny wszystkie pytania, które konstruktorzy testu, najprawdopodobniej w konsultacji właśnie z ekspertami, proponują umieścić w powstającej ankiecie. Oceniają trafność tych pytań, to znaczy, czy mierzą one rzeczywiście jakiś fragment tego, co w rezultacie mierzy cała ankieta. I tych pytań powinno być dość dużo, więcej niż ostatecznie trafi do ankiety. Każdy ekspert segreguje pytania w kolejności od tych według niego najistotniejszych, które na pewno powinny znaleźć się w ostatecznej wersji ankiety, do tych najmniej istotnych, które nie pomagają w trafnym określeniu tego, co ma badać ankieta, które nie powinny znaleźć się w ostatecznej wersji ankiety. Wyniki segregacji wpisujemy do arkusza danych i badamy zgodność sędziów kompetentnych współczynnikiem W Kendalla. Jeśli oceny sędziów są zgodne, to znaczy, że te pytania, które zgodnie zajmowały ostatnie miejsca w przeprowadzanej przez sędziów segregacji, są pytaniami, nad których usunięciem z ostatecznej wersji ankiety należy się rzeczywiście zastanowić, ponieważ nie poprawiają trafności takiej ankiety. Innym rodzajem trafności jest trafność kryterialna, to znaczy posiadająca pewne własności wobec innej zmiennej. I tutaj na przykład, jeśli mamy wyniki testów inteligencji, to powinny być one dodatnio skorelowane z wynikami w szkole, to znaczy z uzyskiwanymi ocenami lub prognostycznie, to znaczy z wynikami przyszłych egzaminów. Albo inny przykład. Badając ankietą jakość życia chorych w opiece paliatywnej, uzyskane wyniki tego badania, uzyskana skala, powinna być ujemnie skorelowana z poziomem odczuwanego bólu, czyli im mniejszy odczuwany ból, tym jakość życia powinna być stosunkowo lepsza. Albo jeszcze inny przykład. Gdy badamy poziom satysfakcji z pracy, to powinien on być skorelowany z wydajnością,
ale i z działaniami systemów motywacyjnych. Jeśli wydaje nam się, że nasza ankieta bada satysfakcję z pracy, a nie uzyskujemy tej właśnie korelacji, to należy się zastanowić, czy ankieta ta rzeczywiście bada właśnie satysfakcję z pracy, czy może coś nieco innego. Wszystko to przy założeniu, że cecha, do której się odnosimy, tutaj w tym przykładzie system motywacyjny, działa bez zastrzeżeń. I tutaj do trafności kryterialnej może być jeszcze dodana trafność dyskryminacyjna. Trafność dyskryminacyjna wskazuje, jak dobrze nasz test dzieli badanych na odpowiednie grupy. I tutaj jeszcze raz wracając do przykładu badania satysfakcji z pracy, na grupy uznawanych za zadowolonych z pracy i tych niezadowolonych. W programie PQ-STAT do wykorzystania mamy tu wszystkie standardowe statystyki, ponieważ naszą skalę możemy odnosić do dowolnych innych badanych cech. Kolejny rodzaj trafności to trafność konwergentna, to znaczy zbieżna z inną miarą, która mierzy to samo. To znaczy, jeśli badamy satysfakcję z pracy naszym testem, to powinna być ona dodatnio skorelowana z wynikami innych testów, które mierzą również satysfakcję z pracy. Jednocześnie powinna być w odpowiednich relacjach lub w braku relacji z testami, które mierzą inne cechy. Tutaj często problemem w tego typu porównaniach jest to, że odnosimy wyniki naszej skali do innych skal, których stopień trafności nie zawsze jest po prostu dobrze określony. Ze statystycznego punktu widzenia konwergencję możemy badać na przykład współczynnikami korelacji, takimi jak współczynnik korelacji Pearsona czy Spearmana. Inne rozumienie trafności to trafność czynnikowa, to znaczy wskazująca na strukturę konstruktu, jednolitą, homogeniczną bądź nie. Przypuśćmy, że nie chcemy zawężać badania do inteligencji emocjonalnej, ale będziemy badać inteligencję generalnie. Wówczas, zdając sobie sprawę z występowania kilku typów inteligencji, kilku podtypów, wiemy, że nasz konstrukt nie jest wewnętrznie spójny. Występują takie cztery główne podtypy inteligencji. Skoro więc chcemy badać konstrukt, którym jest inteligencja składająca się z czterech pomniejszych konstruktów, to znaczy typów inteligencji, to nasza ankieta, nasza skala prawdopodobnie badając nasz konstrukt bada te cztery podtypy. Zatem zaglądając do wnętrza skali powinniśmy być w stanie wskazać na pytania, które w pewnym stopniu badają poszczególne podtypy inteligencji. Powinniśmy być w stanie wyznaczyć pewne grupy pytań, pewne składowe, takie cztery czynniki. Tym może zająć się analiza składowych głównych. Analiza ta pomaga również w zredukowaniu liczby pytań ankiety, wskazując takie składowe, które nie wnoszą wielu nowych informacji, przez co bez większej straty mogą być po prostu pominięte. Na koniec jeszcze obrazowe przedstawienie rzetelności i trafności oparte na strzelnicy. Cel to punkt, który chcemy trafić, czyli nasz konstrukt. Rzetelność to dokładność oddawanych strzałów, czyli pewność ręki osoby, która strzela. Trafność natomiast bada, czy nie ma jakiegoś przesunięcia, jakiegoś błędu systematycznego. Czy to narzędzie, którym strzelamy, nie jest błędnie ustawione i zamiast trafiać do dziesiątki, trafiamy na przykład o 2 cm wyżej. Te oddawane strzały w przypadku narzędzia, jaką jest ankieta, to są po prostu wyniki takiej ankiety, która chcemy, żeby była oczywiście trafna i rzetelna jednocześnie. To, co widzimy w tej chwili, jest to właśnie takiego rodzaju pomiar, czyli pomiar rzetelny i trafny, ale nie zawsze tak będzie. Bywają sytuacje, kiedy skonstruowana ankieta, czyli uzyskany nią pomiar, jest rzetelny, ale nietrafny. I to mamy zobrazowane właśnie w tej chwili. Pomiar jest rzetelny, wyniki są blisko siebie, natomiast nie trafia w dalszym ciągu w cel,
ponieważ celem widocznie jest jakiś inny punkt. Nie trafia w to, co chciała, bada coś nieco innego, niż zamierzała badać tą ankietą. Pomiar może być również nierzetelny, ale trafny. Nierzetelny, czyli te wahnięcia, przesunięcia są dość duże. Uzyskujemy takie wyniki, jak to się mówi, od sasa do lasa, zupełnie różne, ale kręcą się jednak wokół tej naszej dziesiątki. Czyli staramy się trafić, nie zawsze nam to dobrze wychodzi. I pomiar może być również nierzetelny i nietrafny, czyli jest to najgorsza sytuacja. Nie dość, że punkty znajdują się dosyć daleko od siebie, to wydaje się, że celem jest coś innego niż ta nasza dziesiątka. I teraz tak już zupełnie na koniec chciałabym tylko podkreślić, że proces tworzenia ankiet i sprawdzania ich jakości, tutaj przedstawiony przeze mnie, no został nieco spłaszczony. W rzeczywistości jest to o wiele szerszy temat i omówione tu aspekty trafności i rzetelności można by było badać na wiele różnych sposobów i nie tylko tych wskazanych przeze mnie. Pokazując tutaj kilka konkretnych możliwych do wykorzystania statystyk w programie PQStat, chciałam przybliżyć ten temat na tyle, aby każdy mógł chociaż w takim niewielkim zakresie podać analizie statystycznej swoją własną ankietę. W opisie umieszczony zostanie taki link do strony, gdzie można pobrać program PQStat, by móc wyliczać sprawnie wspomniane statystyki, oraz zainteresowanych odsyłam do podręcznika PQStat, gdzie mamy dużą dawkę przykładów, dzięki którym krok po kroku można wykonać każdą analizę.